Firma WDX zaprojektowała i wdrożyła system transportu wewnętrznego płyt wiórowych dla firmy z branży meblarskiej. Stosy płyt wiórowych o wadze do 1 tony umieszczone są na podkładach. Po wyjściu z pras odbierane są przez automatyczne wózki transferowe. Następnie wprowadzane są na linie buforowe i przechowywane przez około 8 godzin w celu doschnięcia. Kolejny układ wózków transferowych przekazuje podkłady poprzez śluzy przeciwpożarowe do bufora przedprodukcyjnego, który tworzy kolejki podkładów do dalszej obróbki. Po odbiorze przez produkcję puste podkłady wracają systemem przenośnikowym do ponownego wykorzystania. W ramach instalacji wdrożony był system transportu przenośnikowego, automatyczne wózki, cały system sterowania MFC oraz sterowania i automatyki. Szczególnym wyzwaniem dla realizacji projektu była instalacja i wdrożenie w ciągłym cyklu produkcyjnym w trybie 3-zmianowym przez 7 tygodni. Istotnym elementem instalacji są wózki transferowe. Na każdym z wózków znajdują się dwa przenośniki rolkowe o nośności ponad 1000 kg każdy, napędzane w obie strony. Wózki transferowe łączą ze sobą linie przenośników, zapewniając pomost transportowy między nimi. Wózki poruszają się w otwartej strefie magazynowej, więc konieczne było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Optyczna transmisja danych, skanery i dalmierze pozycjonują wózki przy odpowiedniej linii i powodują, że wózek dojeżdżając do przeszkody ruchomej zatrzymuje się automatycznie. Dzięki specjalnemu systemowi zarządzania pracą wózków na jednym torowisku mogą pracować jednocześnie dwa wózki, co znacznie zwiększa wydajność systemu. Innowacyjność instalacji polega również na zastosowaniu technologii RFID. W wyfrezowanych zagłębieniach podkładów osadzone są tagi RFID, natomiast wózki transferowe posiadają głowice umożliwiające identyfikację podkładów. Rezultatem wdrożenia jest automatyczna praca przenośników, wspomagana nowatorskim systemem zarządzania wieloma wózkami. Wszystkie procesy mogą odbywać się automatycznie w systemie FIFO bez udziału ludzkiego, choć możliwe jest wybiórcze, priorytetowe podawanie towaru do dalszej obróbki według zapotrzebowania produkcyjnego. Łącznie w układzie zastosowano ponad 1500 metrów przenośników.